Cześć, witajcie w nowym vlogu. Stwierdziłam, że nagram takiego vloga wielkanocnego, ale że jest środa, a ja jestem właśnie na spacerze z pieskiem i jest taka ładna pogoda, już czuć takie ciepełko, słoneczko za mną świeci mi w plecy i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby zacząć tego vloga, także zapraszam Was do oglądania vloga z Wielkanocy. To jest dopiero godzina 8:55. Jeszcze nie ma nawet 9, a już jest tak ciepło. Także super. Wiem, że w Wielkanoc ma być 20 stopni, 21. Także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze do tego będzie dopisywać słoneczko, a nie jakieś chmury i deszcz. Chociaż sama temperatura będzie cieszyć. Sobotę, wielką sobotę. My święcić koszyczka nie idziemy, ale od rana byliśmy posprzątać auto. Niestety tylko odkurzyliśmy, nie mogliśmy umyć w środku, bo są po prostu takie kolejki na wszystkie mainie w naszym mieście. A Mati się śpieszył, bo jechał teraz na siatkówkę. Później wraca, je szybko obiad i jedzie na mecz piłki nożnej i wraca dopiero wieczorem. Także ja teraz zrobiłam sobie kawkę, posiedzę, później będę robiła obiad. Mam dzisiaj w planach zrobić paznokcie, bo pościągałam i chcę zrobić nowe u rąk, u stóp. Przygotować sobie ubrania na jutro, na Wielkanoc, bo muszę wstać o 6 rano, bo jeszcze jedną rzecz chcę gotować. Takie jajka z TikToka, przepis do przegryzienia po prostu, żeby postawić na stół z bekonem i cheddarem. No i jest tak piękna pogoda, jest słońce, jest 21 stopni, nie ma w ogóle wiaterku, więc też chcę iść z Tomim na spacer. A teraz no chwila odpoczynku, właśnie kawka. Także dzisiejszy dzień ja nawet nie próbuję się ogarniać, mam po prostu miszmasz na włosach, jestem w dresach, żeby tylko mi było wygodnie. No a jutro będzie elegancko. No co, i pójdziemy sobie razem na spacerek z Tomim. Mam w planach iść z nim tutaj na tą naszą promenadę, bo tam po prostu uwielbiam chodzić, jest cisza, ptaszki śpiewają, tylko się mijasz z ludźmi, którzy też idą na spacer, jak jest piękna pogoda nad wodą, no ślicznie po prostu jest. W ogóle moja mama była teraz niedawno w Barcelonie. Tak w ogóle, to zobaczcie, nakładam samoopalacz i źle rękę domyła mi tutaj naokoło paznokcie to mam, ale mam nadzieję, że dzisiaj to zejdzie przy robieniu paznokci. Wracając, moja mama była w Barcelonie i ja zawsze ją proszę o jakieś różne słodycze. I teraz przywiozła takie orzeszki w takiej masie. To jest taka masa, ale takie trochę surowe ciasto, nie wiem jak to wytłumaczyć, no taka miękka masa i one są obtoczone w takim smaczku i są chyba 4 smaki, ja już jedne zjadłam klasyczne, to były te. Te chyba są limonkowe, te są kawowe, a te biała czekolada, zaraz otworzę, wam pokażę, bo o tyle one są fajne, że one tak do kawki fajnie sobie wziąć taką paczuszkę. Są tak pakowane. O, tutaj jest green lemon. Troszeczkę jestem ciekawa tego smaku, ale trochę się go boję. Jak z orzechem smak green lemon. Tutaj mamy coffee dark chocolate. Właśnie był jeszcze klasyczny. To była taka mleczna, ale czekolada. I tutaj, a, jogurtowe. No, także ogólnie jest to mega dobre. Gdzie ona to kupiła dokładnie w Barcelonie, to nie wiem, nie pytałam. No ale to mogę polecić. Jeszcze mi przywiozła takie ciasteczka, ciastko a la sernik pakowane, jeszcze go nie jadłam, ale dzisiaj chyba, kurczę, chyba zaryzykuję i wezmę te, kuszą mnie, bo kawkę mam już tutaj zrobioną, więc ich jest tam kilka w paczce, nie wiem, co jest gdzieś napisane, ile tutaj, no 5 razy 25 gram, ale ile sztuk tam jest, to nie wiem. W ogóle ładne bardzo opakowanie. No fajne, bardzo dobre to jest. Na dnie były jednak jeszcze jedne, ciemna czekolada. Ale chyba jednak nie wezmę tych limonkowych, tylko te jogurtowe do kawki. Dzisiaj mam ochotę, także zaraz wam pokażę, jak one wyglądają w środku. Otworzyłam tą paczuszkę, no i one w środku wyglądają tak. Są w jakimś takim, no to jest taki a la puder. On trochę zostaje na skórze. Zaraz przegryzę i wam pokażę, jak to w środku wygląda. Okej, okay. Na środku to wygląda tak, że jest ten orzeszek i ta właśnie masa. I wiecie, jak to smakuje? No, smakuje jak jogurtowy słodycz, taki jogurt naturalny. Czuć taki lekki kwasek, no i ten smak jogurtu.
To jest bardzo dobre, naprawdę, do kawki takie 2-3 sobie zjeść. Dobra, fajne, ciekawe, polecam. Paznokcie zrobione, nie wyszło mi do końca tak jak chciałam, to znaczy French, bo jeszcze muszę nad nim popracować, ale jest, ważne, że już są długaśne, takie zrobiłam dosyć. Muszę się znowu przyzwyczaić do długich paznokci, bo długo nie miałam, ale bardzo fajnie. No i ogólnie miałam wam pokazać spacer z Tomim, ale sprawa była taka, że było strasznie dużo ludzi i dwóch niepokojących panów za mną szło, więc jakoś tak ten spacer też nie był za długi. Wróciliśmy szybko do domu, umyłam Tomiego, zrobiłam te paznokcie. No i teraz czekam na Matiego, on tak za pół godziny, 45 minut powinien być w domu. Chcę go namówić na McDonalda przed Wielką Nocą, ale on się zapewne nie zgodzi, więc... Ale będę próbować. Spróbuję, będę dzielna. No i teraz sobie siedzę, bo jeszcze popakowałam rzeczy, które już na jutro mogę, czyli nam jakieś bluzki na przebranie, żeby wiecie, jak to... Do śniadania spoko, ale później tutaj do jednej rodziny, tutaj do drugiej, tutaj się siedzi, tutaj coś tam i po prostu chcę się już później mieć wygodę, więc takie bluzki, t-shirty jakieś do przebrania nam wzięłam. Wyprasowałam Matiemu koszulę, sobie spodnie na jutro. Umyłam buty. Co jeszcze? Ogarnęłam trochę mieszkanie. No i teraz sobie siedzę, odpoczywam, czekam na Matiego. Tak jak mówię, liczę na to, że uda mi się go namówić na McDonalda. Jeszcze muszę tylko ugotować jajka do tego dania. Nie, no to nie jest danie, do tej przekąski, którą chcę zrobić. Bo stwierdziłam, że dzisiaj sobie ugotuję jajka, a jutro ją całą zrobię. Mogłabym dzisiaj zrobić i wstawić do lodówki, ale boję się, że przejdzie smakiem lodówki, więc nie chcę ryzykować. Ale jajka niech już są, to jest zawsze troszeczkę zaoszczędzenie czasu rano, z 15 minut przynajmniej. Jest godzina 21, udało mi się Matiego namówić na McDonalda, tak że zjedliśmy, teraz jesteśmy na lodówce. Super! Co teraz? Czy smaczek? Mamy poniedziałek wielkanocny. Niedzieli wielkanocnej kompletnie nie pokazałam. Po prostu rano wstaliśmy, zebraliśmy się, pojechaliśmy do mojej rodziny i tak siedzieliśmy tam przez 12 godzin. Zatopiliśmy się w ten klimat rodzinny, rozmowy, spacer, jedzonko i tak dalej, więc nawet nie chciałam wyciągać telefonu do nagrywania. A dzisiaj jest poniedziałek wielkanocny, jedziemy do mojej drugiej rodziny, od strony taty i może do rodziny Matiego też pojedziemy. Zobaczymy, co jeszcze musimy dogadać na bieżąco, ale powiem wam, że jesteśmy niewyspani, bo z tego grilla od znajomych, którego sobie zrobiliśmy, wróciliśmy po pierwszej, położyliśmy się, było około drugiej. My jesteśmy po prostu... Nie żywi. Ja się czuję, jakbym miała kaca, a nie wypiłam grama alkoholu. Nic nie ruszyłam, nie piłam. A naprawdę ze zmęczenia czuję się, jakbym miała kaca, jakbym miała mózg niedotleniony. W ogóle mojego psa, on też jest tak wymęczony. Jeszcze też chciałam powiedzieć, że jestem z niego bardzo dumna, no bo wczoraj miałam styczność z dwoma pieskami, czyli z pieskiem, którego długo zna, Lakim, to jest piesek u mojej rodziny. I nowego pieska poznał, ją, suczkę. I po prostu, jak on się boi piesków i ucieka, to z nią jakoś tak się załapali, że cały czas za nim chodził, on za nim. Razem przebywali. Po prostu byłam w szoku z Matim, że on jednak tak potrafi. Ale to też dlatego, że ta suczka, ten piesek był dla niego tak spokojny i dawał mu przestrzeń, a też jak chciał go obwąchać tak na spokojnie, a nie dziko spod lotu. Jestem po prostu bardzo dumna z mojego psa. No i co? Dzisiaj mam już taką fryzurę resztkową, bo wczoraj głównie ona była zrobiona, a dzisiaj to jest taka wczorajsza. Trochę mam katar, ale to może być z przemęczenia, bo ja tak często mam. Oczy mi się dosłownie same zamykają. Jest godzina 11, wstałam o 9:30. No i myślę, że to będzie ciężki dzień przez zmęczenie. A więc z nagrywania Wielkanocy za wiele nie wyszło, z tego względu, że po prostu byliśmy tak zmęczeni, że to jest szok. Ja jeszcze wczoraj w pracy, wczoraj był wtorek, nie funkcjonowałam. Po prostu w poniedziałek też wróciliśmy od rodziny i padliśmy jak...
Nie wiem jak co, ale tragedia, po prostu naprawdę byliśmy przemęczeni. Tommy był przemęczony. No i dzisiaj mamy środę, ja wróciłam z pracy. Tutaj mam odciski od okularów jakby co, bo też już zdjęłam. I powiem wam, że nadal lekko odczuwam zmęczenie. Nie wiem dlaczego, przecież my za dużo nie robiliśmy, po prostu no mało spaliśmy. Tak dobrze, tak? Tak chciałeś, tak? Tak się przytulić, dobrze. No więc stwierdziłam, że tak jak zaczęłam vloga przed Wielkanocą, tak skończę też go po Wielkanocy i po prostu jeszcze coś będę dogrywać codziennie i go zmontuję i tak wstawię, bo no... tak jak mówiłam, czas rodzinny to rodzinny, a poza tym po prostu biegaliśmy, jeździliśmy... Myszka! Jeździliśmy od jednej rodziny do drugiej, no jakoś tak nie było czasu ani nie było co w zasadzie nagrywać, także... Po prostu jeszcze teraz parę dni ponagrywam jakieś sklejki z całego dnia i to będzie tyle. Razem z moim atencjuszem. Mati mi w ogóle pisał, że choroba go rozkłada, nie wie co się dzieje. I to znaczy, no nie wie co się dzieje, no zimno mu, bolą go mięśnie. Dobra, mamy piątek, jestem po pracy, ale jutro też idę do pracy. Z Matiem wróciliśmy do domu, bo Mati akurat się ze mną zjechał. A że pracujemy w jednej firmie, to się spotkaliśmy, przyjechaliśmy razem do domu. Ja właśnie sobie robię kawkę, jest ogólnie tak ładna pogoda. Słońce świeci, ciepło jest. Teraz weekend ma być 25 stopni, także bardzo fajnie. W niedzielę też, więc sobie pokorzystam. Wiecie co właśnie zrobiłam? Zapomniałam, że robię kawę w mniejszej filiżance. I przypomniałam sobie właśnie teraz i dosłownie kliknęłam od razu, widzicie to? Muszę to jakoś wysiorbać. No na styk dosłownie, ale i tak muszę odlać, bo mleko chcę dodać. A to dlatego, że ja ogólnie wolę większe kawy pić, je w dużych kubkach, w dużych szklankach. A teraz stwierdziłam, że wypiję sobie taką mniejszą, typową filiżankę kawy. I ekspres mam po prostu nastawiony na tą większą ilość kawy. No i tak się stało, ale idealnie. Właśnie z Tomim jesteśmy znowu na promenadzie. Jest ładna pogoda, ale jest chłodniej. Chociaż jest dopiero ranek i przyszliśmy sobie na spacer przed moją pracą, bo dzisiaj jedę na 12 do pracy. Z góry przepraszam za moją fryzurę. Wiatr mi ją rozwiewa, moje baby hair są po prostu nieokiełznane. No i stwierdziłam, że tutaj na tym etapie zakończę tego wielkanocnego vloga, bo po co go tak ciągnąć przez tyle dni. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.